Witajcie kochani. Wczoraj z Misą robiliśmy miedź na ślub. Zaraz powiem ile mamy dokładnie miedzi, ale najpierw powiem ile wczoraj udało się znaleźć i ile udało się odzyskać miedzi. Mamy rurkę miedzianą. Tu widzimy. Tu mamy 420 gram. Potem damy miedziuszkę od średnisków. Damy całą. I tu mamy pół kilo. Samych tych też od jakiegoś kabla, jakiegoś tam silniczków. Więc trochę roboty wczoraj było, dziergania, ale myślę, że nasz cel uda się zrobić. I mamy jeszcze kabelki. Też pół kilo. Czyli mamy w sumie odzyskanej miedzi 1,5 kg już. Następnie mamy takie elementy mosądzu. Tu mamy 400. Mamy 1400 gram. I jeszcze mam elementy podobne. Zaraz pokażę. Edukujenie. A tu mamy 2300 minus te niebieskie przycepy, te aizolki, bo to jest metal, czyli mamy około 3400 mosądzu. I mamy też aluminium. Mamy aluminium, prawie 60 gram. No i mamy już około 13,5 kg aluminium, 71,5 kg miedzi i około 5 kg mosądzu. No, dobry wynik to myślę jest. To mi jeszcze niecałe 30 kilo, by uzyskać 100 kilo miedzi na ślub. Jeszcze kuzyn ma mi dać pompę, jeśli ma mi dostarczyć jutro. Tam też pewnie będzie, że pół kilo miedzi, aluminium. Więc no, jest co robić. A ślub tuż, tuż. Dzięki za oglądanie filmów. Pozdrawiam wszystkich. Adiego Zbira, Mustafę i a szczególności Recykling. Falinka Recykling. Tam też tam działa. Też rozkręca te wszystkie silniczki, nie silniczki. Ja od zawsze lubiłem coś tak rozkręcać po prostu. Od małego. Jak byłem mały, to kiedyś zbudowałem podest nawet w pokoju.
nawet dwa nawet. I miałem kiedyś w pokoju ponad 30 kwiatów. Ale to było dawno temu. I teraz po prostu zajmuję się innymi rzeczami, sprawami. Teraz tylko muszę znaleźć taniego jubilera, złotnika, który nam wytopi obrączki. Mamy już 3 obrączki, 2 kolczyki i pierścionek. Musimy jeszcze załatwić sprawy urzędowe do ślubu. No i poza tym ślub to jest tuż, tuż, więc będzie się działo. Oczywiście was uprzedzę wcześniej na Facebooku, co, kiedy i jak. Mam nadzieję, że ten filmik się podobał z miedzią i z innymi metalami. Pozdrowionka dla was, miłego dnia.